Na zgliszczach, które pozostawiła po sobie I wojna światowa, Adolf Hitler chciał zbudować nowy, zbrodniczy porządek świata. U jego steru stanąć miała aryjska rasa nadludzi, szerzących terror, jakiego do tej pory jeszcze nie znano. Uważano, że naziści wskrzesili szczególną duchowość i przywrócili do życia praktyki okultystyczne, które drzemały na terenie Europy od tysięcy lat. Dokumenty dowodzą jednak, że stanowiły one dziwaczną interpretację dawnych obrzędów pogańskich, wypaczającą ideę walki dobra ze złem. Dzięki faktom odkrywamy przerażającą prawdę. Trzecią Rzeszą rządzili mistycy, szaleńcy i mordercy. Naziści. Spisek okultystów. Himalaje w Tybecie. W latach 30. naziści szukali na dachu świata dowodów istnienia wielkich kapłanów, z którymi, jak wierzyli, łączyły ich więzy krwi. Nazistowska wiara w istnienie owych przodków stanowiła fundament nowej doktryny religijnej Niemiec. Jej wielkim mistrzem został Adolf Hitler. Inspiracją dla jego upiornej krucjaty było przekonanie, że aryjską krew zbrukały związki z tak zwanymi gorszymi rasami. Oczyszczenie jej z obcych elementów miało doprowadzić do zapanowania na świecie aryjskiej rasy nad ludzi. Tak naziści tłumaczyli sobie znaczenie starożytnych mitów i wiedzy tajemnej sprzed tysięcy lat. By dowieść swojej wyższości, naziści zbadali każdy mit, każdą religię, zapożyczając z nich w rezultacie to, co mogło wesprzeć tezę o aryjskości. By móc zaszczepić innym nową wiarę, Hitler musiał wyeliminować religie konkurencyjne. Chciał w pełni zapanować nad umysłem człowieka. Karmił go więc zlepkiem mitów i obrzędów chrześcijańskich. Hitlerowi pomagał krąg najbliższych współpracowników, którzy znajdowali się pod głębokim wpływem okultyzmu. Jednym z nich był jego zastępca Rudolf Hess. Z pozostałych po nim listów wynika, że wierzył w astrologię i horoskopy. Był też nazistowski komisarz do spraw filozofii i edukacji Alfred Rosenberg, który w swojej książce wyłożył zasady nowej wiary. I Józef Goebbels, hitlerowski minister propagandy, który miał radzić się astrologów podczas przygotowań do wojny z aliantami. Wreszcie Heinrich Himmler, dowódca SS, szef machiny obozów śmierci. Z dokumentów wynika, że był czołowym okultystą III Rzeszy i twórcą nowej religii. U jej podstaw leżała pradawna legenda o kontynencie leżącym gdzieś na północnym Atlantyku. Zamieszkiwać go miała rasa nadludzi, którzy popadli w niełaskę, ulegli bowiem siłom zła i oddali się rozpuście. Wielki kataklizm starł ten lud z powierzchni ziemi. Nie wszyscy jednak zginęli. Ocalała grupka kapłanów, którzy odpłynęli statkiem do Indii, a stamtąd powędrowali na wysokie szczyty Tybetu. Kapłani, którzy ocaleli z zagłady, według mistyków mieli być prawdziwymi Aryjczykami, półbogami, którzy dali początek ludom indoeuropejskim. Ich ziemia utracona nazywała się Atlantyda.
Niektórzy niemieccy mistycy twierdzili, że mit o Atlantydzie ukazuje wydarzenia, które rzeczywiście miały miejsce. Historia ta dowodziła rzekomo, że Aryjczycy byli narodem wybranym, wywodzącym się od nadludzkich istot, które zamieszkiwały Atlantydę. Mieli utracić swoją nadnaturalną moc wskutek obcowania ze zwykłymi śmiertelnikami. Spekulacje te legły u podstaw doktryny nazistowskiej. Reichsführer SS Heinrich Himmler, zagorzały nacjonalista, uznał, że jego dziejowym zadaniem jest dowieść związku Germanów z atlantycką rasą panów. Nacjonaliści, szczególnie zwolennicy teorii wyższości rasy aryjskiej, snuli opowieści o zaginionym lądzie, zagubionej cywilizacji, o jakiejś utopii. Himmler przypuszczał, że potomkowie atlantyckiej rasy panów, jak ich nazywał, schronili się gdzieś w górach Tybetu. Zatem mogli tam żyć jeszcze ich potomkowie. Dla Hitlera mit o Atlantydzie był prawdziwy. Wierzył, że mityczni nadludzie wyemigrowali ostatecznie z Tybetu do Europy Północnej i że ich potomkami są ludy nordycko-aryjskie. Władze wysyłały więc do Tybetu ekspedycje, które według wskazań Himmlera szukały dowodów istnienia aryjskich przodków. Nazistowscy naukowcy prowadzili też dokumentację filmową. W 1946 roku przesłuchiwany przez amerykańskich wojskowych naukowiec z SS, który prowadził jedną z takich wypraw, opisał swoje pierwsze spotkanie z Himmlerem. Powiedział: Himmler wyraził swoje przekonanie, że rasa aryjska nie ewoluowała, lecz pochodzi prosto od istot nadprzyrodzonych, które osiadły na Atlantydzie, zaś uchodźcy z tego kontynentu stworzyli wielką cywilizację w Azji Środkowej. Himmler był nie tylko twardo stąpającym po ziemi graczem politycznym. Jako romantyk idealista z pewnością uwierzył w te bajki. Inaczej nie wydawałby ogromnych sum pieniędzy na wyprawy do Tybetu, ani nie tracił na to aż tyle energii. Nazistowscy badacze przeczesywali tybetańskie wioski, szukając tego, co nazywali aryjskimi cechami fizycznymi. Chodziło przede wszystkim o wąskie czoło, długie kończyny oraz określone proporcje budowy ciała. Do wybuchu wojny badania nad rasowością nabrały rozmachu. Początkowo prowadzono działania o raczej dość niewinnym charakterze. Wykonywano na przykład pomiary czaszek żywych ludzi. Zbieranie dowodów mających dowieść wyższości rasy aryjskiej osiągnęło wkrótce zbrodniczy wymiar. Naziści zaczęli zabijać ludzi i używać ich ciał do eksperymentów. Wierzyli, że gdy uda się dowieść boskiego pochodzenia ich domniemanych przodków, dzięki metodzie hodowli selektywnej do życia przywrócona zostanie też rasa aryjskich półbogów. Uważali, że można wymusić ewolucję, wykorzystując środowisko wylęgarni, żeby uzyskać czysty rasowo produkt. Chcieli dobrać odpowiednich rodziców przyszłego dziecka i tak długo selekcjonować potomstwo, by wyprodukować wymarzonego przez nich nadczłowieka.
Hitler głosił: ludzkość czyni postęp co 700 lat. Celem ostatecznym jest stworzenie synów bożych. Nowa rasa skupi w sobie wszelką twórczą moc. Będzie nieskończenie lepsza od współczesnego człowieka. Aryjczycy mieli tylko oczyścić się z obcych naleciałości, by odzyskać swoją magiczną siłę i tym samym stać się ponownie półbogami. SS-mani Himmlera mieli być reproduktorami owej rasy. Do SS przyjmowano tylko najsilniejszych, najbardziej rasowych i najzdrowszych mężczyzn o jasnych włosach i niebieskich oczach. Przyszli wojownicy mieli być starannie wykształceni i musieli pochodzić z rodzin czysto aryjskich. SS-mani byli przeważnie wysocy. Taką cechę mieli bowiem wykazywać przyszli wojownicy. Himmler zarządził, by kandydaci do SS mierzyli co najmniej 180 cm. On sam był takiego wzrostu. Dodatkowo musieli się wykazać czystością krwi. Od oficerów wymagano świadectwa czysto niemieckiego pochodzenia sięgającego roku 1750. Członków SS, które w szczytowym okresie liczyło 3 miliony osób, zachęcano do płodzenia jak największej liczby dzieci, niezależnie od stanu cywilnego. Himmler mówił: świętym obowiązkiem SS wobec narodu i Führera jest płodzenie zdrowych, aryjskich dzieci. Jednym z pomysłów Himmlera była poligamia. Uważał ją za najlepszy i najszybszy sposób odrodzenia rasy panów. SS-mani mieli być uprawnieni do posiadania więcej niż jednej żony. W 1935 roku Himmler wprowadził w życie program SS Lebensborn, źródło życia. Pod tą przykrywką zachęcano do płodzenia, rodzenia i wychowywania jak największej liczby czystych rasowo aryjskich dzieci. Efekty programu Lebensborn skwapliwie filmowano. W ramach Lebensbornu młode niemieckie kobiety zachodziły w ciąże z wybranymi SS-manami. Himmler sugerował, by młode aryjskie Niemki, które nie mają narzeczonego ani męża, nie unikały radości macierzyństwa. Zgodnie z założeniami Lebensbornu, nieślubne dziecko nie przynosiło hańby, pod warunkiem, że zostało zrodzone z matki o właściwych cechach genetycznych. Kobiety miały tylko jedno zadanie – rodzić i wychowywać dzieci, których potomkowie według partii nazistowskiej mieli zostać bogami. Od 1935 do 1945 roku w ośrodkach Lebensbornu na świat przyszło około 11 tysięcy dzieci. Większość z nich nigdy nie poznała swoich rodziców. Tygodnik SS głosił: będziemy mogli ufnie patrzeć w przyszłość tylko wtedy, gdy dziecięcych kołysek będzie więcej niż trumien. Dzieci te natychmiast stawały się własnością państwa. Niektóre wychowywano w domach Lebensbornu, inne zostały adoptowane przez rodziny SS-manów. Podczas wojny dzieci o aryjskim wyglądzie odbierano siłą rodzicom w krajach podbitych i wysyłano na wychowanie do ośrodków Lebensbornu. Z nazistowskich dokumentów wynika, że samych polskich dzieci trafiło tam 200 tysięcy. W
Wpajano im zasady nowej wiary, poddawano starannej indoktrynacji w zakresie każdego aspektu niemieckiej kultury. Ziarno teorii rasistowskich padało na podatny grunt, bo podobne poglądy funkcjonowały na długo przed dojściem Hitlera do władzy. W Niemczech i Austrii działało pod koniec XIX wieku wiele organizacji, które łączyły ideologię rasistowską z praktykami okultystycznymi. Idee te stały się popularne dopiero po I wojnie światowej. Potężne ongiś cesarstwo niemieckie zostało po wojnie rozbrojone i zdane na łaskę zwycięskich państw. Ulicami do niedawna zamożnych miast Rzeszy snuli się inwalidzi wojenni, przypominający upiory z innego świata. Kto dorastał w Berlinie lat 20. zapamiętał widoki z ulic miasta. Kaleki, ofiary I wojny światowej, żebracy bez rąk i nóg, pozbawieni środków do życia. Z każdego kąta wyglądała bieda. Wiele milionów ludzi pozostawało bez pracy. Szalała inflacja, we znaki dawała się recesja gospodarcza, głód i nędza. Przed dojściem Hitlera do władzy widziałem wiele demonstracji ulicznych, których przyczyną było cierpienie ludzi, wysokie bezrobocie i bieda. Demonstranci krzyczeli: "Dajcie nam chleba! Chcemy pracy!" Ludzie szukali kozła ofiarnego. Wzmagał się strach i nieufność wobec obcych. O poparcie mas walczyły wszystkie ugrupowania polityczne w Niemczech. Po otrzymaniu wyróżnienia za służbę podczas wojny Hitler wraz ze swoją jednostką znalazł się w Monachium. Władze wojskowe poleciły mu infiltrować organizacje lewicowe. Zadanie, które otrzymał, zadecydowało o jego dalszym życiu. Miał donosić na wtedy jeszcze niewielką organizację polityczną o nazwie Niemiecka Partia Robotników. Nie była to wbrew pozorom partia komunistyczna, lecz ugrupowanie skrajnie prawicowe. Hitlerowi spodobały się jej hasła. Wstąpił do niej i został jej przywódcą. Jeden z pierwszych wieców, na którym przemawiał Hitler, obserwował zgorzkniały weteran wojenny Rudolf Hess. Wrócił skacząc po 3 stopnie po schodach i powiedział: "Widziałem dziś człowieka, który przywróci Niemcom dawną potęgę. Tylko on potrafi to uczynić." Hess był przekonany, że energiczny mówca, którego usłyszał, jest z dawna oczekiwanym mesjaszem przepowiadanym przez niemieckich okultystów. Hess i filozof rasistowski Alfred Rosenberg wspierali jedno z ważniejszych ugrupowań, tak zwane Towarzystwo Thule, które wypatrywało germańskiego proroka i wierzyło w odnowę aryjskiej rasy panów. Jego członkowie praktykowali astrologię, wyznawali kult słońca, pozostawali wierni wiedzy tajemnej, wierząc, że dzięki temu osiągną swój cel. Ich godłem był sztylet przedstawiony na tle swastyki, czyli równoramiennego krzyża o załamanych ramionach. Towarzystwo, które zrzeszało członków monachińskiej elity, finansowało niemiecką partię robotników. W 1920 roku partia Hitlera oficjalnie zmieniła nazwę na Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników, NSDAP. Znamy ją jako partię nazistowską. Pod wodzą Hitlera naziści szybko urośli w siłę. Płomienne przemówienia przyciągały coraz więcej ludzi.
Hitler był silnym, charyzmatycznym przywódcą, na jakiego czekali od końca I wojny światowej. Jak wielu Niemców i Austriaków w owym czasie, Hitler dorastał w środowisku już wtedy wrogim wobec judaizmu. Postawę taką podsycały popularne wydawnictwa takie jak Ostara, jawnie rasistowski magazyn okultystyczny, prowadzony przez renegata wykluczonego z zakonu mnicha i mistyka, Lanza von Liebenfelsa. Pismo Ostara to znakomity przykład źródła, z jakiego mógł korzystać Hitler, ucząc się rasizmu i antysemityzmu. Wódz złożył nawet wizytę w redakcji, by poprosić o stare numery pisma. Niezwykle popularny wówczas magazyn przekonywał, że nordyckie i aryjskie rasy powinny obawiać się ludzi o ciemniejszej skórze, a zwłaszcza Żydów jako najbardziej niebezpiecznych. Według Ostary to właśnie Żydzi od czasów biblijnych przeszkadzali Aryjczykom w zajęciu należnej im pozycji władców świata. Tytuły krzyczały: jesteś blondynem, więc grozi ci niebezpieczeństwo. Musisz czytać Ostare, publikacje dla blondynów i działaczy ruchu praw mężczyzn. Artykuły kreśliły wizję nazistowskiego świata, selekcja rasowa, Lebensborn, a nawet nazistowskie obozy śmierci. Tak dojrzewała hitlerowska teoria ras. Kolejnym etapem jej rozwoju były działania orędownika towarzystwa Thule, Alfreda Rosenberga, rasistowskiego filozofa i okultysty, który w końcu stał się rzecznikiem Hitlera w sprawach duchowych. W książce Mit XX wieku Rosenberg od nowa napisał historię Germanów i sformułował nowe nazistowskie wyznanie wiary – religię krwi. Pojmował krew w sensie religijnym jako czynnik decydujący. Innymi słowy, Kościół miał być raczej kościołem krwi niż wiary. To więzy krwi jednoczyły nordyckie rasy. Dla Rosenberga krew, pochodzenie rasowe, tożsamość rasowa stały się kluczowymi pojęciami nowej ideologii. Rosenberg przekonywał, że krew jest nośnikiem ducha rasy. Jeśli sięgniemy wstecz do ezoterycznych tradycji Zachodu, stwierdzimy, że krew zawsze uważano za środek wyrazu duchowości, świętą substancję, która nie tylko podtrzymuje życie fizyczne, ale także duchowe. Nordyckie mity wyparły Biblię, stając się podwaliną nowej religii. Podczas parady zorganizowanej przez Rosenberga i utrwalonej na filmie, naziści celebrowali nowo powstałą wersję aryjskiej kultury i historii. Rosenberg napisał: rodzi się nowy mit, mit krwi. Wiara w to, że krew jest istotą boskości. Opierając się na ideach Rosenberga, Hitler posunął się jeszcze dalej. Pisał: przywrócimy stare wierzenia, całą wiedzę tajemną na temat natury, boskości i szatana. Zedrzemy chrześcijańską powłokę, by wydobyć prawdziwą religię naszej rasy. Jako symbol nowej religii Hitler wybrał swastykę. Można ją znaleźć w kulturach narodów całego świata. Od najdawniejszych czasów swastyka była chińskim znakiem szczęścia i po dziś dzień pozostaje symbolem religijnym w hinduizmie i buddyzmie.
Swastyka noszona na zbroi lub tarczach miała magiczną moc ochronną, a poza tym budziła szereg skojarzeń, była znakiem w oczywisty sposób niechrześcijańskim. Przedstawiała młot Thora. Thor był bogiem pioruna i siły, bardzo męskim i bardzo patriarchalnym. U Wikingów swastyka przypominała arktyczne słońce czczone przez pogan jako źródło życia i szczęścia. Dla Hitlera swastyka miała inne znaczenie. Napisał: w swastyce widzimy symbol walki o zwycięstwo rasy aryjskiej. W operach Ryszarda Wagnera Hitler dopatrywał się tego zwycięstwa w każdej scenie. Błędni rycerze, epickie sagi opisujące tradycje teutońskie, staroskandynawskie legendy o walce światła z ciemnością były spoiwem kultury germańskiej. Wagner nadał tym opowieściom triumfalne brzmienie. Adolf Hitler miał zaledwie 12 lat, gdy pierwszy raz zobaczył operę Wagnera. Gdy dorósł, stał się obsesyjnym wielbicielem kompozytora. Przez całe życie Adolf Hitler darzył Wagnera niezwykłym uwielbieniem. Siła wyrazu monumentalnych wagnerowskich scen inspirowała Hitlera do organizowania wielkich wieców, na których często rozbrzmiewała muzyka mistrza. Muzyka jest jak narkotyk, który pozbawia człowieka wszelkiego krytycyzmu. Opera Wagnera Parsifal, gloryfikująca moc czystej krwi, była dla Hitlera źródłem natchnienia. Jest to epicka opowieść o poszukiwaniu świętego Graala. Według legendy Graal to mistyczny kielich ze świętą krwią, który miał dać nadprzyrodzoną moc temu, kto się z niego napije. Panowało przekonanie, że znajdzie go tylko najszlachetniejszy rycerz. W Parsifalu Wagner przedstawił własną ideologię. Parsifal głosi współczucie. To bardzo ważne, ale to jest współczucie tylko dla Aryjczyków, tylko dla wybranych. Parsifal funkcjonował w wyobraźni Hitlera jako najważniejszy symbol. Wódz często mówił o ponownym stworzeniu religii Parsifala. Zarówno Wagner, jak i Hitler posłużyli się mitem o rycerzach poszukujących chrześcijańskiego kielicha ze świętą krwią. Właśnie tak Hitler tłumaczył rolę nazizmu. W 1938 roku Hitler zamówił sobie własny portret w zbroi teutońskiego rycerza. Marsz Hitlera do władzy rozpoczął się 9 listopada 1923 roku, kiedy próbował obalić bawarski rząd. Kierując własnymi bojówkami zwanymi oddziałami szturmowymi, zaatakował piwiarnię, w której spotykali się członkowie rządu. Z Hessem i Rosenbergiem u boku Hitler bezczelnie ogłosił sformowanie nowego rządu, a następnie urządził przemarsz 3000 bojówkarzy SA ulicami Monachium. Drogę zagrodziła im policja.
padły strzały, od których zginęło 16 ludzi Hitlera. Pucz się nie udał, jednak w ciągu następnych 10 lat poprzedzających dojście Hitlera do władzy, 16 zabitych spiskowców wykreowano na męczenników sprawy. Bojówkarze nieśli wtedy flagę ze swastyką. Upadła z zabitymi na ziemię i zaplamiła się ich krwią. Od tamtej pory wprowadzono rytuał, w którym Hitler uświęcał nazistowskie znaki dotknięciem tej właśnie flagi. Nazistowska krew stała się uświęconym symbolem w ceremonii zwanej Obrzęd Flagi Krwi. Tę magiczną moc krwi poległego narodowego socjalisty przekazywano każdej hitlerowskiej fladze w swoistym obrzędzie poświęcenia. Flaga krwi była świętym krzyżem religii Hitlera. Miała symbolizować nastanie nowej ery. W 1933 roku Hitler został Führerem, wodzem narodu. Tytuł miał znaczenie niemal religijne. Symbolizował namaszczenie, a nawet wyniesienie do roli Mesjasza. Nastały czasy Adolfa Hitlera. Partia to Hitler. Hitler to Niemcy. A Niemcy to Hitler. Gdy Hitler został przywódcą, religia krwi stała się niekwestionowaną doktryną religijną partii nazistowskiej. Wyznaczała swoje święta i swoich męczenników. Minister propagandy Goebbels wyreżyserował cały obrzęd. 16 zabitych nazistów miało zostać uznanymi męczennikami Rzeszy, po śmierci zmartwychwstać, aby otrzymać życie wieczne. Goebbels dopilnował, by wszyscy Niemcy uczestniczyli w uroczystości. Kazał przekazywać jej przebieg przez głośniki umieszczone na rogach ulic wszystkich miast w kraju. Oto fragment. Oto noc tych, którzy odeszli. Maszerują umarli. O północy misterium. Rzesza rodzi się. Walczą, giną, lecz zwycięstwo po ich stronie. Tak powstała Trzecia Rzesza. Według Hitlera ich krew była wodą święconą Trzeciej Rzeszy. Większość ruchów ma swoich męczenników. Takimi obwoływano ludzi, którzy zginęli w 1923 roku. Mieli być dla innych przykładem hartu ducha i poświęcenia w obronie sprawy. To przesłanie miało wydźwięk religijny. Pierwsi męczennicy III Rzeszy znani byli jako 16 nieśmiertelnych. W Monachium obrzęd rozpoczęto od przemarszu konduktu żałobnego tymi samymi ulicami, na których zginęli nieśmiertelni. Na czele pochodu niesiono flagę krwi. Wzdłuż trasy falowało morze ogromnych czerwonych flag z germańskimi znakami runicznymi, rytualnym symbolem ofiarnym w tradycji pogańskiej. So in a way,
Było to jakby przeniesienie jerozolimskiej procesji wielkanocnej, swoistej drogi krzyżowej. Jest oczywiste, że obrzędy chrześcijańskie posłużyły za wzór. Ciała 16 zasłużonych złożono w budynku zwanym Heldenhalle, świątynia bohaterów. Stała się ona nazistowskim sanktuarium. Podczas tej dorocznej ceremonii wywoływano nazwiska tych 16 poległych, a anonimowe głosy odpowiadały na apel, jakby zmarli byli wśród żywych. Kiedy miałem 16 czy 17 lat, ojciec zabrał mnie do Monachium. Poszedłem do Heldenhalle i tam zobaczyłem trumny w równym rzędzie, a przy nich straż z karabinami w stalowych hełmach. Wrażenie było niesamowite. Odczytywano głośno nazwiska poległych, na przykład Friedrich Miller, a ktoś odpowiadał Here. Jestem. A potem Hermann Stammer. To była uroczystość religijna. Po wprowadzeniu obrzędów religijnych Hitler realizował dalszą część swojego planu. Napisał: siła bez oparcia duchowego skazana jest na niepowodzenie. Nacjonalizm miał decydować o wszystkim. O sposobie życia i myślenia człowieka, którego najszczytniejszym celem było oddanie życia za ojczyznę. Doktrynę religijną nazistowskich Niemiec, postrzegającą Hitlera jako Boga, wpajano już dzieciom, a indoktrynację prowadzono także w stosunku do dorosłych. Adolf Hitler jest naszym zbawcą, bohaterem. Jest najszlachetniejszy w całym szerokim świecie. Żyjemy dla Hitlera. Dla niego umrzemy. On jest naszym panem. W 1933 roku partia przejęła wszystkie organizacje młodzieżowe w Niemczech. Dziewczęta musiały należeć do Związku Niemieckich Dziewcząt. Uczono je tam poświęcenia dla innych, wmawiano konieczność szybkiego zamążpójścia i służenia swoim ciałem narodowi. Dziesięcioletni chłopcy należeli do niemieckiej młodzieży. Na czternastolatków czekała Hitlerjugend, na osiemnastolatków partia nazistowska. Młodym Niemcom wbijano do głów pojęcie świętości krwi, wyższości rasowej i konieczność całkowitego, dozgonnego oddania Hitlerowi. Do 18 roku życia byłem w Hitlerjugend. Uczono nas wtedy, w co święcie wierzyłem,
że wspaniale jest walczyć za ojczyznę i jeśli będzie taka potrzeba, za nią umrzeć. Film ilustruje, jak wpajano to ówczesnej młodzieży. Bohater wojenny odwiedza obóz Hitlerjugend. Świadomość przynależności do najlepszej rasy na świecie napawała dumą. Wierzyłem, że jestem lepszy od innych, bo w moich żyłach płynie niemiecka krew. Hitler mówił: chcę znów widzieć w oczach młodych błysk żądzy krwi. Członkowie Hitlerjugend śpiewali pieśń o śmierci. Stajemy mężnie do walki. Naszym prawem jest bohaterska śmierć. Innymi słowy, 17-latkom wmawiano, że mają prawo umrzeć za Führera i ojczyznę. Jesteś niczym. Liczy się tylko twój naród, twoja rasa. Your nation, your race is everything. Już 18-letni kadeci składali przysięgę na wierność Führerowi. Przysięgam. Wszyscy musieliśmy powtarzać słowa przysięgi z uniesionymi palcami dłoni. Przysięgaliśmy służyć wodzowi, narodowi i ojczyźnie. Powtarzaliśmy echem do ostatniej kropli krwi. Ostatniej kropli krwi. Podstawą indoktrynacji każdego Niemca była książka Hitlera Mein Kampf, Moja walka. Zawarł w niej filozofię stworzenia tysiącletniej Rzeszy. Mein Kampf stała się nazistowską Biblią. Uważałem, że to najwspanialsza książka na świecie. Nieporównanie lepsza od Biblii. Nadal pamiętam całe jej fragmenty. Dziś sięgam do niej częściej niż 60 lat temu. Mein Kampf i zasady religii krwi stały się podstawą nazistowskiej polityki. Uchwalono ustawę o przymusowej sterylizacji. Nawet Aryjczyków badano pod kątem obciążeń dziedzicznych. Osoby chore, na przykład na gruźlicę czy epilepsję, a nawet alkoholicy, byli automatycznie poddawani sterylizacji. Ten los spotkał ponad 400 tysięcy Niemców. Hitler przedstawiał racjonalne argumenty. Zapobieganie przekazywaniu wad następnemu pokoleniu jest konieczne. Taka systematyczna prewencja jest działaniem dla dobra ludzkości. Dzieci chore rejestrowano tuż po urodzeniu. Jeśli schorzenie było trwałe, nazistowscy lekarze potajemnie wstrzykiwali im truciznę. Rodzicom mówiono, że dzieci zmarły z przyczyn naturalnych. Upośledzonych umysłowo i fizycznie poddawano prawnie usankcjonowanej eutanazji. W filmach propagandowych tłumaczono, że był to akt łaski uwalniający umęczone dusze z niewygodnej dla nich cielesności. Do 1935 roku Hitler stworzył prawo czystości krwi, według którego pożycie lub małżeństwo czystych rasowo Niemców z Żydami było przestępstwem. Niemieckich Żydów pozbawiono praw obywatelskich. Najgorsze miało jednak dopiero nadejść.
Oczyszczenie aryjskiej krwi było tylko częścią szatańskiego planu Hitlera. Następnym krokiem miała być eliminacja niearyjczyków, którzy zdaniem nazistów byli przeszkodą w kształtowaniu nowej rasy i wytyczaniu aryjskiego tysiąclecia. Najpierw była sterylizacja. Uznano jednak, że proces ten przebiega zbyt wolno. Postanowiono więc eliminować ludzi w komorach gazowych szybko, skutecznie i tanio. Hitler napisał: trzeba podjąć najtrudniejsze i najbardziej brutalne działania. Zastosowanie barbarzyńskich środków w stosunku do osób dotkniętych tym nieszczęściem jest jednak błogosławieństwem dla ich bliźnich i przyszłych pokoleń. Ból odczuwany przez krótką chwilę wybawi innych od cierpienia.